witam na kanale Magnum. Jakiś czas temu prezentowałem tutaj przemysłowy 500-amperowy poautomat spawalniczy MiG-501S Dual Pulse Synergia. Ten bardzo ceniony przez użytkowników poautomat doczekał się na dzień dzisiejszy drugiej wersji z zmienionym panelem sterowania, z dużym wyświetlaczem LCD. Konstrukcja urządzenia pozostaje taka sama, czyli mocne, solidne podwozie, na tym wbudowana chłodnica niezależna, połączona z 500-amperowym źródłem prądu oraz zewnętrzny wydzielony podajnik drutu czterorolkowy. W obecnej wersji urządzenie zestawione jest z aż 15-metrowym przewodem zespolonym i w komplecie dodatkowo znajduje się 5-metrowy przewód roboczy. W sumie daje nam to aż 20 metrów swobody. A wszystko to za cenę znacznie niższą niż urządzenia konkurencji. Co nam daje taki na nowo zaprojektowany panel sterowania z dużym wyświetlaczem LCD? Ano zwiększa czytelność i łatwość obsługi całego menu i urządzenia. Za chwileczkę, jak włączę to urządzenie do prądu, to zobaczymy, że wszystkie ikony, wszystkie podpisy są w języku polskim. Te ikonki wszystkie są duże, bardzo czytelne. Projektując cały układ menu, kładliśmy nacisk na to, aby urządzenie było jak najprostsze w obsłudze. No i panel sterowania mamy włączony. Z daleka widać na pierwszy rzut oka, że jest niezwykle czytelny. Wszystkie podpisy, tak jak mówiłem, są w języku polskim. Tym przyciskiem wybieramy sobie metodę spawania, MMA, manualne spawanie z tradycyjnymi ustawieniami bez synergii i ustawienia synergiczne. Pojedynczy puls, podwójny puls. Tutaj wybieramy sobie średnicę drutu. Tutaj kolejna fajna rzecz. Mamy już zdefiniowane, z góry ustawione parametry dotyczące indukcyjności. Możemy się przełączać pomiędzy łukiem bardzo miękkim, miękkim, standardowym, twardym i bardzo twardym. Tutaj wybór dwutakt, czterotakt, specjalny czterotakt z możliwością ustawienia prądu początkowego i końcowego, czyli wypełnienia krateru i hot start, spawanie punktowe. Tym przyciskiem włączamy górny podajnik. W tej chwili jesteśmy na migu, sterujemy z góry natężeniem prądu spawania oraz korygujemy napięcie. Kolejne ustawienie, bardzo łatwe, to wprowadzanie do pamięci. Wystarczy, że wybierzemy tylko dany kanał pamięci i bieżące ustawienia, które są, którymi zaczynamy spawać, zostają z automatu zapamiętane. Nic nie musimy tutaj robić. Wybór programu synergicznego, stal nierdzewna, aluminium z magnezem, aluminium z krzemem, stopy miedzi i luto spawanie, stal czarny. Gdy wejdziemy do menu zaawansowanego, mamy taką planszę po polsku, wszystko tutaj jest czytelne. Każdy jeden parametr możemy w prosty, łatwy sposób sobie ustawić. I nic więcej. Maksymalna prostota, maksymalna wydajność. Cześć, jestem Jarek i witam Was w części praktycznej. Dzisiaj będziemy spawać detal ze stali nierdzewnej za pomocą MIGA 501 LCD. Zapraszam na film. Zaczniemy od przygotowania urządzenia i całego osprzętu do konkretnej roboty, którą mamy wykonać. Zaczniemy od przygotowania uchwytu, by przyzbroić go pod stal nierdzewną. Tu będziemy potrzebować pancerz teflonowy, który znajduje się w zestawie. Wyjąć pancerz do spawania stali ze środka uchwytu i założyć teflonowy. Końcówkę 1-2 do stali.
Przechodzimy do zakładania drutu. Przykręcamy uchwyt, podpinamy masę, przechodzimy do ustawień i możemy spawać. Następnie podłączamy urządzenie do sieci, podpinamy gaz i przechodzimy do parametrów spawania. Aby pospawać wcześniej omawiany element, który będziemy spawać w pojedynczym pulsie, potrzebujemy następujących parametrów. Tu sobie ustawimy metodę, czyli MIG puls, drut 1-2, indukcyjność zostawiamy na standard w dwutakcie. Dalej ustawiamy stal nierdzewną, prąd jaki potrzebujemy to jest 175 A. Korektą na plus 3 V. Parametry, jakie musimy jeszcze zmienić do spawania stalą nierdzewną, to jest gaz. Gaz przed ustawimy sobie na pół sekundy, by wypchnąć powietrze ewentualnie zgromadzone w uchwycie. Gaz po zakończeniu spawania, żeby wystudzić jeziorko, na około 5 sekund. I tak ustawionym urządzeniem możemy rozpocząć spawanie. Dziś dowiedziałeś się, jak pospawać stal nierdzewną za pomocą MIGA 501 LCD w metodzie pojedynczego pulsu. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam na nasze kolejne filmy. Cześć. Proszę pamiętać, jak spawarka, to magnum.